Panie Jezus, ponad z powodu dla ustanowienia święta, daje im ostatnią bez ratunku, to jest święto miłosierdzia Bożego. Witam w naszej wspólności księdza arcybiskupa, metropolitę. Bardzo gorąco proszę o uchwalenie przy świętej w intencjach naszej wspólnoty, wszystkich parafian i tych, którzy przybywają do tego sanktuarium się modlić. Witam przybyłych kapłanów, na przykład z księdzem ciekawym, księży prałatów, kanoników, księży proboszczów i wszystkich, którzy z nami tu się modlą. Staję pośród was także jako pielgrzym do tego miejsca, w którym medytujemy o obfitości Bożej łaski i tę łaskę upraszam dla dusz, które mogą zginąć. Wszystkie intencje, które w sercach waszych Bogu przedstawiacie, też modlitwą ogarniam, prosząc o miłosierdzie dla tych osób i tych spraw, w których intencji wy się modlicie, a także za całą tę ziemię, za lud tej ziemi, wielokrotnie poranioną ziemię i wielokrotnie poraniony lud, aby Boże miłosierdzie było balsamem zdrowia, abyśmy wszyscy umieli zaufać Jezusowi, zmartwychwstałemu, Królowi miłosierdzia. Do Twojego ołtarza, Panie, przynosimy chleb codzienny, powszedni pochem, w którym kryją się wszystkie nasze codzienne powszednie troski i starania. O naszych dwóch małżonków i dzieci, o nasze rodziny, o nasze domy. Spraw, Panie, aby żadnej polskiej rodziny nie zabrakło codziennego chleba, podstawowych warunków do godnego życia oraz życzliwych ludzi wspierających je w trwałej miłości. Twojego Bogu, Jezu, wytrysnęła krew i woda jako zdrój miłosierdzia dla nas. Przemień to wino i wodę, które przynosimy i spraw, abyśmy chętnie i z wiarą korzystali z łask, jakich udzielasz nam w sakramentach świętych. Powiedziałeś Chryste do świętej Faustyny. Przez Ciebie, jako przez tę hostię, przejdą promienie miłosierdzia na świat. Składamy na ołtarzu hostię i prosimy. Naucz nas miłować Eucharystię czystym i pokornym sercem. Jestem Matką Boską Kapłańską. Boże, błogosław Polsce, błogosław kapłanom. Przynosimy Ci ofiarę. Niech nam przypomina wielką miłość Twojej Matki do kapłanów i naszego narodu. Darze dla naszej świątyni składamy muszał rzymski i orszat do sprawowania ofiary mszy świętej. Spraw, Panie, aby nie zabrakło w Twoim Kościele głoszących Ewangelię i sprawujących sakramenty święte. Thank you.
Wszystkich, którzy dzisiaj z nami świętują Boże Miłosierdzie.